Gala Alei Gwiazd Siatkówki po raz trzeci zawita do Katowic. Podczas tegorocznej edycji swoje dłonie na Alei Korfantego odcisną mistrzowie świata Mateusz Mika, Piotr Nowakowski, Rafał Buszek, Dawid Konarski, Fabian Żyzga oraz trener mistrzów świata 2014 Stefan Antiga. Ponadto odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa z okazji rocznicy 90 lat polskiej siatkówki. Wymyśliliśmy, aby uhonorować te największe gwiazdy siatkówki, te największe wydarzenia właśnie, żeby ta historia była wiecznie żywa i wydaje mi się, że udało nam się to z powodzeniem. Wiele pomysłów na kolejne edycje i mam nadzieję, że co roku w maju będziemy spotykali się ponownie w Katowicach z nowymi pomysłami, z nowymi atrakcjami dla społeczeństwa. Chcemy pokazać ludziom, że siatkówka jest fajna, że fajnie możemy świętować nasze jubileusze związane z niepodległością, z 90-leciem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To możemy pokazać, że ta dyscyplina jest łatwa, prosta i przyjemna i każdy może ją uprawiać. Czy po jednej stronie siatki będą stali rodzice, a po drugiej stronie ich dzieci? Cały czas wiąże się to ze świetną zabawą. Odsłonięciu pamiątkowych tablic będzie towarzyszyła moc atrakcji. Kibice będą mogli wziąć udział m.in. w siatkarskim festynie rodzinnym, czy biciu rekordu Guinnessa w ustawieniu największej polskiej flagi stworzonej z sympatyków siatkówki. Na chętnych będą czekały pokazy, konkursy, gry dla dzieci oraz dorosłych, a całość uświetni mecz towarzyski reprezentacji Polski, która zmierzy się z drużyną Kanady. Myślę, że jest to ciekawa oferta nie tylko dla ludzi ze Śląska, ale dla całej Polski. Zresztą dwa dotychczasowe eventy pokazują, że jest zapotrzebowanie i chętnie ludzie przyjeżdżają z całej Polski, żeby uczestniczyć w tym wielkim święcie. Wychodzimy z siatkówką do przestrzeni publicznej, do przestrzeni miejskiej. Zaczynamy wcześnie, kończymy bardzo późno. Pokazujemy, że ta dyscyplina może być fantastyczną formą spędzania wolnego czasu całych rodzin. Rozstawiamy boiska, organizujemy fajne wydarzenia, których jeszcze nie było dookoła siatkówki. Ja się cieszę, że to coś nowego, wznoszenie siatkówki na kolejny poziom będzie się odbywało właśnie w Katowicach. Katowice to miasto siatkarskie, tak naprawdę. Te wielkie wydarzenia zawsze w Katowicach się odbywały. No a finał Mistrzostw Świata, myślę, niezapomniane emocje i tak naprawdę bardzo o tym jeszcze pamiętamy, ale też myślimy o tym, co będzie się działo dalej. Aleja Gwiazd Siatkówki odbędzie się 19 maja. Ruszyła już sprzedaż biletów na to wydarzenie. Ceny rozpoczynają się od 25 zł. Wejściówki można nabyć na www.abilet.pl. Zapraszam, bo warto. Będzie to coś wyjątkowego.